Zanim się zastanowię, przyjadam na refleksję, zastanawiałam się, jak to jest w naszej kulturze polskiej. Jeśli ktoś jest pierwszy, to jest dobrze czy źle. No i wracając, przychodzą mi różnego rodzaju powiedzenia, przywary, czyli że pierwsza jabłka nie czyni wiosny, to znamy, nie bardzo. Później przypomniało mi się, że przecież był ktoś, kto mówił o mężczyznach, że nieważne jak zaczynanie, bo mamy. To chyba też się nie pasowało i nie wiem, czy Państwo może znać, ostatni będą pierwszymi, też nie pasowało. Doszłam do wniosku, że po prostu nic innego, jak podejmę matematykę w taki sposób, jak pracuję z naszymi pacjentami, a więc w sposób pozytywny, właśnie w sposób pozytywno, no i też o tym. Drodzy Państwo, dzisiaj o jakości życia i satysfakcji chorych na nowotwory, na różne nowotwory, ale z szczególną dedykacją na rakowi piersi, ponieważ drodzy Państwo, nie będzie odkrywcze, kiedy powiemy, że jeśli ktoś jest szczęśliwy, kiedy potrafi cieszyć się szczęściem, to również satysfakcja jego życia jest znacznie lepsza. I to również starożytni filozofowie, a więc w tym moim stwierdzeniu nie będzie nic odkrywczego. Ale drodzy Państwo, jeśli jesteśmy zadowoleni, jeśli potrafimy w życiu odbierać więcej pozytywnych emocji, kosztem tych negatywnych, czyli kiedy potrafimy negatywne myśli, negatywne zdarzenia przekuwać na stronę pozytywnego myślenia, to okazuje się, że takie podejście daje nam gwarancję lepszego życia, lepszej satysfakcji, a więc poza tym idzie satysfakcji. Ta jakość życia w chorobie obejmuje trzy płaszczyzny. Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że po pierwsze jest tutaj ten aspekt psychiczny, a więc wszelkie emocje, które doświadczają pacjenci, ale nie tylko pacjenci, również ich rodziny, które również są współuczestniczące w procesie choroby i również procesy poznawcze tutaj. Drugi aspekt obejmuje fizyczność, a więc wszystkie dolegliwości, które związane są z chorobą, ale także z procesem leczenia, w tym również mówimy o bólu, który przejawia się w procesie chorobowym. No i oczywiście ostatnia behawioralna, a więc wszelkie mechanizmy, wszelkie sposoby, które pacjent stosuje, aby radzić sobie z chorobą. Bardzo duże znaczenie w całym podejściu do jakości życia, ale także do choroby, ma kontakt z innymi ludźmi. I tu nie chodzi tylko o kontakt najbliższego partnera, ale przede wszystkim rodziny. I to bardzo ważne, drodzy Państwo, personelu medycznego. Tutaj nie chcę mówić tylko o wspomaganiu psychologicznym, ale również personelu medycznego, który jest obserwowany cały czas przez pacjenta. To są oczy zwrócone na lekarzy, którzy podczas konsylium ogłaszają wieści, czy też referują wyniki, które dotyczą danego pacjenta. I pacjent w sytuacji stresu, takiej skrajnej, trudnej dla niego, mało przyswaja informacje. A to, co robi, obserwuje lekarza i patrzy, jaka jest reakcja emocjonalna. Czy on się uśmiecha, czy spuszcza wzrok, czy jemu zawiesza się głos, bo to rzeczywiście przechodzi również na pacjenta. Także ten stosunek emocjonalny w każdym etapie, w procesie leczenia pacjenta jest również tutaj bardzo ważny. Drodzy Państwo, choroba nowotworowa, jak wiemy, będzie dotykała każdej płaszczyzny życia. Dotyczy ona emocji, dotyczy aspektu psychologicznego, ale także fizycznego. Ten pacjent, który przechodzi przez chorobę nowotworową, często jest okaleczony. Często pacjentki tracą włosy, zmieniają się rysy w twarzy z racji utraty brwi, rzęs i to staje się powodem do tego, że bardzo spada poczucie własnej wartości, obniża się znacząco samoocena. Przy raku piersi również jest duży aspekt utraty kobiecości. Kobiety skarżą się, że nie czują się w pełni kobietami ze względu na zakres operacji. No i też tutaj ważny aspekt właśnie seksualności i tutaj bardzo duża płaszczyzna, która jest jeszcze nie zagospodarowana, ponieważ pacjentki wstydzą się mówić o tym, że ta jakość pożycia seksualnego tym widzą znacznie się obniżyły, ale dochodzi druga bariera. Partnera, który często nie wie, w jaki sposób odnieść się do pacjentki, który często odczuwa te same emocje, ale które graniczą właśnie z lękiem, strachem i tego, no i też taką osobistą refleksją, jak się zachować w takiej sytuacji. Drodzy Państwo,
Pacjenci mówią najczęściej o szoku. W momencie, kiedy dowiadują się o chorobie, kiedy słyszą diagnozę. Temu szokowi zarówno pacjenta, jak i całej rodziny, która uczestniczy w tym procesie, oni doświadczają bardzo wielu emocji. Jest to naprawdę ogromna mieszanina emocji, które się wówczas pojawiają. Pojawia się płacz, pojawia się strach, pojawia się niedowierzanie. Często zadają takie pytania retoryczne, dlaczego ja? Musimy sobie zdać sprawę, że wachlarz emocji będzie bardzo różny, bo będą zdarzać się też pacjenci, którzy zachowają kamienną twarz. I po ich mowie ciała, po ich twarzy, mimice, nie będziemy widzieć żadnych emocji. Te emocje, tak jak Państwu już zaznaczyłam, to również emocje najbliższe. Łzy, właśnie czasem wyparcie. I tak naprawdę w tej chorobie pacjent czuje się bardzo osamotniony. On nie wie, co ma dalej robić, nie wie, jak to będzie. I najczęstsze pytania, które padają chociażby podczas konsylium, to są, jakie mam blokowania. Tak? Czyli będę żyć. Dla pacjentów ta wartość życia jest niezwykle ważna, to właśnie przekłada się na to, że chcą trwać i że cenią życie i każdy dzień. Wsparcie psychologiczne w chorobie nowotworowej jest tutaj niezwykle ważne. To wsparcie psychologiczne ma zadanie nie tylko pokazać, w jaki sposób mogę przejść przez chorobę, ale pozwala zrozumieć wszelkie etapy, które będzie wkraczał pacjent, ale przede wszystkim być może nauczyć mechanizmów radzenia sobie ze stresem, czy też złagodzić stres, który niewątpliwie pojawia się w aspekcie takich trudnych wieści. To również lepsze zrozumienie sytuacji, w której się znajduje. Trudnej, często niezrozumiałej, bo przecież jeśli dotyka ona młodych osób, to młode osoby nie interesują się dzisiaj chorobą. One żyją tu i teraz, one rozwijają się, kształcą, uczęszczają do szkół, imprezują i ostatnią rzeczą, która jest, to myślenie o chorobie. Ale pomoc i wsparcie psychologiczne to również nadawanie sensu doświadczeniom, które przede mną i w różnych etapach choroby. Taką ważną postacią w procesie, czy instytucją w procesie leczenia onkologicznego jest psychoonkolog. Ten psychoonkolog ma za zadanie wysłuchać, wesprzeć, porozmawiać z pacjentem, a czasem po prostu posiedzieć. Bo drodzy Państwo, również cisza bywa bardzo terapeutyczna. Wsparcie psychologa to nie tylko odniesienie bezpośrednie do pacjenta, ale również do jego rodziny, do najbliższych. To również pomoc partnerowi, rodzinie w radzeniu sobie z ich emocjami, które wynikają z choroby, które doświadcza najbliższa osoba. Czy ten etap współpracy z psychologiem klinicznym czy z psychoonkologiem odbywa się fazami, w zależności na którym etapie znajduje się pacjent. No i oczywiście jest to również wsparcie dla rodziny nie tylko w trakcie choroby, ale również podczas, kiedy pacjent umiera. Niestety w naszym społeczeństwie, teraz tak może trochę optymizmem większym powie, nadal tutaj przeświadczenie, i to też obserwuję w trakcie konsylium, kiedy widzimy, że pacjentka ewidentnie potrzebuje wsparcia psychologa, żeby porozmawiać, to pojawia się taka reakcja, mechanizm obronny, wręcz całe ciało mówi, że nie ze mną jest wszystko w porządku, ja takiego wsparcia nie potrzebuję. Cały czas kolejne przeświadczenie, że zwrócenie się o pomoc to wstyd, to okazanie słabości. I też naszym zadaniem jest uświadamianie pacjentów, że to wszystko jest po to, aby wspomóc w procesie leczenia, aby poradzić sobie z emocjami, albo gdzieś kanalizować te wszystkie emocje negatywne, które się kumulują. No i oczywiście przeświadczenie pacjenta, no tak, pójdę do psychologa, do psychiatry, to co powiedzą inni. Drodzy Państwo, jak dobrze wiecie, wówczas w naszym społeczeństwie jest mała wiedza na temat nowotworów, a wynika to z tego, i też zleciłam kiedyś studentom doświadczenia, do jednej z większych wężowców Walerii, zdali się i zapytali, proste pytanie zadali osobom uczestniczącym w zakupach, co to jest rak, albo pierwsze skojarzenie, które im się wiąże z tym słowem. I pierwsze skojarzenie to było śmierć. My dzisiaj wiemy, że ta choroba ma różne fazy i na pewno nie będziemy jej dzisiaj kojarzyć ze śmiercią, ale odnosić do jakości życia, do pozytywnego podejścia, do nowych metod leczenia. Ale najmniejsze, drodzy Państwo, najmniejsza wiedza na temat nowotworów jest wśród młodych osób. I to Państwu powiedzieć, oni nie chcą słuchać na temat
tych chorób. I mało tego, nie chcą brać udziału w profilaktyce, czyli zapobieganiu chorobom nowotworowym. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie, już mam tu i teraz. Żyją prędko, szybko, nie zastanawiają się nad przyszłością. Szczególnie ważne w całym procesie leczenia jest to, aby pacjent czy pacjentka nie zostali wykluczeni społecznie, żeby poprzez zmianę swojego wyglądu nie zostali odrzuceni, nie zostali w jakiś sposób wskazywani, tak, ze względu na perukę czy ze względu na zmieniony wygląd, ale żeby też nie zostali wykluczeni z takiego życia, kiedy funkcjonują zawodowo, kiedy mają rodziny, bo też słyszeliśmy się od naszych pacjentek, że zdarzało się, kiedy pracodawca dowiedział się, że pacjentka zachorowała na raka, to zrobił wszystko, żeby z tej pracy zrezygnowała albo nie przedłużał z nią umowy. I z takimi tragediami też się borykamy, gdzie pacjentki przychodzą i pokazujemy im, że to są skrajne przypadki, że warto w trakcie tej choroby żyć normalnie. Dużym wsparciem okazuje się rodzina, ale także personel medyczny. To nie tylko psycholog, to nie tylko lekarz, ale również pielęgniarki i cały personel, który żyje w otoczeniu tego najbliższego pacjenta. Drodzy Państwo, niezwykle ważny jest czasem po prostu uśmiech. Zwrócenie się, zadanie kilku pytań, które niekoniecznie są związane z chorobą, ale żeby pacjent czuł się niewykluczony ze społeczeństwa, żeby czuł się, że ma wsparcie, że są inne osoby, które są blisko niego. No i jest moja psychologia podyplomowa. Staram się, to jest taka moja idea, żeby wszyscy nasi pacjenci, czy pacjentki z rakiem piersi, miały pozytywne nastawienie przez cały okres swojego leczenia czy stawienia czoła chorobie. Dlaczego? Ponieważ jeśli ktoś jest optymistycznie nastawiony, jest taką osobą, która dąży, która ma cele i te cele nie zawsze wszystkie uda się zrealizować. Ale namawiam pacjentki, żeby stosowały plastyczność. Jeśli coś nie wyjdzie, cel zamieniamy na pokrewny, na mniejsze czy mniej może wiążący się z mniejszym wysiłkiem. Drodzy Państwo, jak wiecie, szczęście osiąga się poprzez zastępowanie każdej gorzkiej i negatywnej myśli radosną i piękną. To prawda. I życzę Państwu, żebyście tych pozytywnych myśli, pozytywnych rozmaich mieli więcej niż negatywnych. Podejście do chorób zależności się zmienia. To jest nasze podejście, nasze emocje, ale również media, również publikacje i książki, które prezentują osoby, które zmagały się z chorobą nowotworową, które podlegały trudom leczenia, przechodziły trudy kolejnych etapów i są wśród nas, żyją, cieszą się życiem, funkcjonują. Nie ma lepszego, naprawdę, nie ma lepszej motywacji dla naszych pacjentów niż pozytywny przykład. Kiedy pacjentka może usłyszeć, że ktoś taki był, przeszedł tą chorobę, funkcjonuje, ma się dobrze. To jest naprawdę największy czynnik motywacyjny. Naszym zadaniem również obok tej psychologii pozytywnej, rolą psychoonkologa jest również cały czas edukacja. Ale nie tylko w zakresie psychologicznym, edukacja na temat choroby, edukacja na temat funkcjonowania, zapobiegania czy przyczynienia się do tego, tak zwanych szerokich profilaktycznych. Całe szczęście mamy grono wspaniałych towarzyszek. Nasze pacjentki, nasi pacjenci w każdej chwili mogą sięgnąć do fundacji, do stowarzyszeń, które mają formę, które zrzeszają się, które organizują i tworzą też liczne grupy wsparcia, które przede wszystkim też publikują. Nie byłabym sobą, gdybym dzisiaj nie powiedziała o sporcie. Ten sport jest w moim sercu od najmłodszych lat i często moje pacjentki mówią, że to wynika z tego, że trenowałam, że byłam zawodniczką, że ciągle w sporcie. Wtedy podaję przykład. Taki przykład też podam Państwu dzisiaj. W swojej pracy, zarówno na arenach sportowych, jak i klinicznych, nie widzę różnicy między sportowcem, który przygotowywał się do Igrzysk Olimpijskich przez prawie 4 lata i zdobył kwalifikację dla swojego kraju i w ostatnim miesiącu doznaje kontuzji, zerwania więzadła krzyżowego. Wali się ten świat. I tak samo z drugiej strony ta pacjentka, która dowiaduje się, że choruje, że ma rak, również wali się świat. Ale podejście do radzenia sobie z tą sytuacją trudną w obu przypadkach będzie pamiętane. Szereg wydarzeń, drodzy Państwo, po lewej stronie Race for the Cure, już 20
9 września po raz drugi w Gdańsku, a w tym czasie w 17 różnych państwach Europy wystartuje bieg, który będzie wspierał pacjentki z rakiem piersi, różowe koszulki, wady, które są pacjentkami białych osób, które wspierają. Ale poza tym różne biegi intensywne, które dzieją się, całe szczęście dzieją się i też dzięki nim zdobywamy większą wiedzę na temat raka. Liczne programy edukacyjne i tutaj niezwykła siła nas mediów, internetu, telewizji, dzięki którym na przykład panowie wiedzą, że jest Movember, że zapuszczamy wąsy, ale za tym idzie też program, tak, w którym wiedzą, że wypadałoby się może w tym miesiącu badać. Rakendron, dzięki któremu już najmłodsze pacjentki, najmłodsze osoby ścinają włosy dla pacjentek, żeby stworzyć pomoc w stworzeniu peruki. Niesamowity przykład, drodzy Państwo, to są nasze dwie wybitne zawodniczki. Magda Piekarska, może Państwo nie wiecie, szpadzistka, rok po zakończonej egzaminie zdobywa mistrzostwo Europy. Niesamowity przykład dla naszych pacjentek. I z drugiej strony Justyna Korytkowska, która obecnie dowiedziała się, że jest chora i powiedziała, że jest z takim samym optymizmem, z taką samą siłą i wolą walki stadia walczyła chorobę. Tak jak robiła to dotychczas w swojej karierze sportowej. Praca z pacjentem to również psychoedukacja i staram się pacjentom mówić, że mają duży wpływ na swoje ciało, że mogą stosować techniki relaksacyjne, mówimy o technikach oddechowych, o tworzeniu wizualizacji, czy on mindfulness, gdzie poprzez pracę nad własnym ciałem również obniżają stres. Polecam również literaturę i nie jest to pani Róża Joska, tylko odsyłam do optymizmu. Seligman, który bardzo dużo o sporcie pisał, ale pisał do ludzi, aby nauczyli się optymistycznego podejścia do życia, żeby nauczyli się myśleć pozytywnie. Ja wiem, że to nie jest w naszej kulturze takie powszechne, ale naprawdę myśląc pozytywnie, żyje się lepiej. No i przede wszystkim nie wolno nam zapomnieć o indywidualizacji. Każdy pacjent jest inny, ma inne doświadczenia, inną osobowość, inne poglądy, jest po prostu, ma inną wiedzę i jest inny. W naszej klinice prowadzimy ankietę, która była już takim moim założeniem, żeby dowiedzieć się, czy rzeczywiście ta choroba nowotworowa jest taka zła, czy może ona jednak powoduje pozytywne zmiany. No i drodzy Państwo, wiele osób zaznacza, że zupełnie zmieniła styl życia. Że właśnie utrata włosów spowodowała, że zmieniły fryzurę, na którą byśmy wcześniej nie zdecydowały. Często zmieniają pracę. Oczywiście też zaznaczają, że najbardziej kuleje ten aspekt seksualny, wzrost seksualności. I znowu tutaj chciałabym powiedzieć, że to jest duże pole do popisu, żeby też z tymi pacjentami rozmawiać, dowiedzieć się, jak przekazywać im wiadomości, ale też im partnerom. Żeby ta relacja, która jest trudna do opowiedzenia, żeby nie traciła na jakości. I drodzy Państwo, nawet o tej indywidualizacji pacjenta, o tym indywidualnym podejściu do pacjenta nigdy nie zapomnieć, chciałabym Wam pokazać coś. Jest to króciutki film, który stworzyła nasza pacjentka, pani Izabela, która chciała pokazać innym pacjentkom w ramach takiej grupy wsparcia, że do choroby nowotworowej można podejść naprawdę pozytywnie, że utrata włosów wcale nie musi wiązać się z dramatem, wcale nie musi wiązać się z jakimś wielkim smutkiem. Choroby nowotworowe również można mieć bardzo duży dystans do siebie i też pokazywać innym, że ta moc bierze mnie w człowieku. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i życzę dużo pozytywnych wrażeń, nie tylko dzisiaj.